Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z investio.pl. Zapraszam na ten nasz cotygodniowy przegląd rynkowy. Po krótkiej przerwie wracamy do analizy rynków. W tym tygodniu czekają nas dane przede wszystkim z Australii oraz z Nowej Zelandii, gdzie będziemy mieli podawane stopy procentowe tamtejszych banków centralnych. W minionym tygodniu Fed, czyli bank centralny USA, obniżył stopę procentową o 25 punktów bazowych, co wywołało krótkoterminowy ruch wzrostowy na dolarze, a ostatecznie ten ruch się zatrzymał. Zobaczymy, czy będzie kontynuowany w tym tygodniu. Mieliśmy już opublikowane informacje na temat PMI-ów ze strefy euro, jeżeli chodzi o zakres usług. No i tutaj niestety te dane są słabsze niż były miesiąc temu. Tutaj obserwujemy też spadek. Jest to informacja o tyle niebezpieczna, że wcześniej już spadały wartości PMI, jeżeli chodzi o sektor produkcyjny, który jest poniżej 50 punktów, i tutaj w całej Europie praktycznie takie wartości ten wskaźnik przyjmuje. I jest to rzecz bardzo niedobra, dlatego że pokazuje na stagnację w sektorze produkcyjnym w Europie. No i teraz sektor usługowy również tutaj te dane publikuje słabsze, więc niestety jest to kolejny gwóźdź do słabszej sytuacji finansowej w Europie. Jeżeli chodzi natomiast o PMI z Wielkiej Brytanii, tutaj ten odczyt okazał się lepszy, aniżeli prognozował rynek. Zobaczymy za chwilkę, czy miało to przełożenie na funta. W dniu dzisiejszym o godzinie 16 jeszcze poznamy raport ISM na temat wskaźnika właśnie PMI z przemysłu, czy z wyłączeniem przemysłu, czyli sektora usługowego. I tutaj wartość ma być 55,5 przy 55,1 miesiąc wcześniej. Wartość tutaj spadają tak naprawdę już od października minionego roku. No i to było dość dobre zachowanie rynku, jeżeli faktycznie prognoza by się spełniła lub nawet odczyt byłby większy. Zatem krótko mówiąc, dzisiaj mamy PMI. Natomiast już jutro o godzinie 6:30 Reserve Bank of Australia, czyli Bank Centralny Australii, poda swoją stopę depozytową. Rynek prognozuje, że pozostanie ona bez zmian na poziomie 1%. No jest to prawdopodobny scenariusz, ponieważ w minionym miesiącu RBA już swój komunikat nieco zneutralizowała. Tak? Czyli tutaj generalnie była informacja o tym, że sytuacja w Australii nie jest aż taka zła. Jednocześnie pojawiają się wtedy, komunikaty się pojawiały, że Chiny z USA się dogadają. W związku z tym też Australia nie zamierzała obniżać stóp procentowych o kolejne 25 punktów bazowych. Trochę się sytuacja zmieniła, zauważmy, w ostatnich dniach, ponieważ Chiny z USA dalej mają napiętą sytuację, więc być może będzie jutro zaskoczenie. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała. Z pewnością brak obniżki lub nawet podwyżka jest, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych jest bliskie zeru, ale generalnie brak obniżki stóp procentowych mogło być dobrze odebrane przez inwestorów. Już 7 sierpnia, czyli w środę, o godzinie 4 poznamy decyzję na temat stopy procentowej z Reserve Bank of New Zealand, czyli z nowozelandzkiego banku centralnego, i rynek tutaj wycenia spadek tej stopy procentowej o 25 punktów bazowych. W związku z tym należałoby oczekiwać większej zmienności na Nowozelandczyku. Właśnie w środę tutaj będzie podawana ta stopa procentowa. Z ważnych danych mamy także dane z Kanady. To jest kolejna gospodarka związana z surowcami, która publikuje swój raport, jakiś istotny raport, i w tym przypadku mowa o PMI-ach. Nie ma tutaj prognoz podanych, natomiast wartości PMI wahają się na razie powyżej 50, więc jest to wartość oczywiście w porządku, aczkolwiek w marcu tego roku przez chwilę rynek, czy od stycznia do marca przez chwilę był poniżej 50 punktów, później nagle wystrzał. No i zobaczymy, jak się teraz będzie ten wskaźnik kształtował. Dobre dane będą sugerowały umocnienie się Kanadyjczyka w dalszym ciągu. W piątek jeszcze będziemy mieli informacje na temat zatrudnienia i rozpoczętych budów z Kanady, również bardzo ważne dane, a wcześniej produkcję przemysłową z Wielkiej Brytanii, która również może pozytywnie zaskoczyć inwestorów i tym samym dać lekkie odbicie na bardzo zdołowanym już kursie funta. I właśnie od kursu funta byśmy zaczęli w dniu dzisiejszym, jeżeli chodzi o wartość funta do dolara amerykańskiego, to tutaj cały czas ten kurs jest bardzo, ale to bardzo
słaby już pokazujemy. Dzisiejsze dane dały lekkie odreagowanie, natomiast generalnie na wykresie 15-minutowym widać, że ten wzrost się zaczął właśnie bezpośrednio po danych, czy przed danymi, później zostało to kontynuowane. No i na ten moment trwa korekta. Biorąc pod uwagę wykres szerokiego interwału czasowego, czyli wykres dzienny, no jesteśmy na poziomach ostatnio widzianych przed rokiem, przed 2 latami, czyli w marcu 2017 roku. No jest tutaj oczywiście temat cały czas twardego Brexitu, który wisi nad Wielką Brytanią i wręcz jest bardzo duże parcie na to, aby faktycznie z końcem października Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Brak jakiejś zgody tutaj, jeżeli chodzi o handel między Unią Europejską a Wielką Brytanią, spowoduje naprawdę, czy inwestorzy oczekują, że spowoduje duże problemy Wielkiej Brytanii, stąd też ta wyprzedaż, co też widać po kursie eurofunta, ponieważ eurofunt jako para, która na ten moment chyba jest najbardziej takim odpowiednikiem nastawienia inwestorów względem Brexitu, ten wykres pokazuje, jakie jest to nastawienie, a ono jest bardzo, bardzo negatywne dla Wielkiej Brytanii, dlatego że wybijamy szczyty na poziomie 90-80, to jest wykres tygodniowy, więc tutaj obserwujemy tak naprawdę od maja systematyczny wzrost pary walutowej funta, czy euro do funta. Był jeden okres, w którym można było się spodziewać ewentualnego odreagowania, czyli tutaj spadek w okolicach połowy lipca, natomiast tutaj deklaracje nowego rządu powodują, że mamy ten wzrost bardzo, bardzo intensywny. No i na ten moment ciężko mówić o jakimś zaprzestaniu. Dopiero dobre dane, które by się mogły pojawić, plus rozwiązanie tematu Brexitu, lepsze czy gorsze, ale generalnie zamknięcie tego tematu, może ściągnąć ryzyko z funta i dać szansę na jakieś odreagowanie. Więc dopóki temat Brexitu wisi w powietrzu, tak długo zmienność na funcie może być duża, a jednocześnie presja na podaż, stroną podażową będzie prawdopodobnie większa. Niestety sentyment na rynku miedzi, który jest bardzo negatywny po tweetach Donalda Trumpa i zaostrzeniu konfliktu między Chinami a USA, miedź zdołowała przez cały miniony tydzień, docierając do poziomu 254, co jest poprzednimi dołkami. Tam się na razie krótkoterminowo rynek zatrzymał, natomiast to oczywiście przełożyło się na KGHM, który również wybił wcześniej wyznaczony poziom wsparcia, ponieważ tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na wykres dzienny, nie 4-godzinowy, tylko na wykres dzienny, to te wsparcie na poziomie 93,52 zostało bardzo dynamicznie wybite i kurs automatycznie dotarł do kolejnego wsparcia na 83 złote. No i dopiero wybicie tego poziomu otworzy drogę do dużo niższych prawdopodobnie już poziomów, ponieważ będzie to oznaczało, że wszystkie te osoby, które zakumulowały akcje KGHM-u w tym miejscu, będą prawdopodobnie uciekać z akcji, no i to może doprowadzić do wyprzedaży w rzędu nawet do 60 czy nawet do 50 zł, więc tutaj perspektywa jest bardzo negatywna, ale na razie kurs jest powyżej 83 zł, 82, 83 zł, w związku z tym cały czas można mówić jeszcze o obronie wsparcia na KGHM-ie. Niemniej jednak tak naprawdę chyba tylko kurs złota i srebra trzyma na ten moment jeszcze KGHM przed dalszymi spadkami, bo miedź, tak jak mówię, tutaj też jest bardzo blisko wybicia nowego dołka. A to ryzyko, o którym mówimy, widać także właśnie na rynku srebra i złota. Srebro w dniu dzisiejszym dość ładnie wybiło od poziomu 16,20 do około 16,60 dolara. Teraz na wykresie dziennym widać, że niewiele brakuje do tego, żeby wybić poziom około 16,65 w górę. No i to by oznaczało dotarcie do około 17 dolarów 20 centów. Pamiętać należy o tym, że złoto jest zdecydowanie wyżej aniżeli srebro i być może w końcu srebro zacznie gonić swojego starszego, nazwijmy to, odpowiednika. Kolejnym oporem jest poziom 20 dolarów 20 centów, a dopiero wyżej mamy 24 dolary. Pamiętajmy o tym, że wraz ze wzrostem cen złota, które miały miejsce w 2010-2011 roku, srebro również podrożało bardzo, bardzo dynamicznie. No i tutaj można przypuszczać, że złoto dobije do poziomu 1500 dolarów, 1540 dolarów, czyli tej fioletowej strefy, która jest przeze mnie wyrysowana już dość dawno temu. No i tutaj widać, że na ten moment ta korekta, która się przez ostatnie tygodnie kształtowała, była tak naprawdę płytką korektą. Przestój tylko i wyłącznie w trendzie średnia 21-okresowa
utrzymała nam cenę, więc popyt jest tutaj bardzo, bardzo silny. To sugeruje, że kolejny ruch wzrostowy może być bardzo dynamiczny i właśnie poziom 1530-1540 dolarów jest tym poziomem na ten moment docelowym dla ruchu wzrostowego na złocie. I tym samym właśnie srebro miałoby szansę, moim zdaniem, także w tym kierunku podążać, czyli północnym, jak zestawimy sobie te dwa wykresy razem na wykresie tygodniowym. Na wykresie tygodniowym widać, że te wzrosty, które właśnie, o których mówiłem wcześniej, czyli w okolicach 2011 roku, na rynku srebra procentowo były zdecydowanie większe, ponieważ tutaj rynek srebra urósł, jakbyśmy mieli tylko zestawić cały ten ruch w 2000, o właśnie, od 2009 roku i później tą końcówkę, to tutaj rynek srebra wzrósł o 145%, a rynek złota o 54%. W związku z tym tutaj również można się spodziewać tego, że to srebro w dobie takiego wzrostu awersji do ryzyka może nadrobić procentowo zdecydowanie więcej niż robi to złoto. Na ten moment jest sytuacja odmienna, dlatego że jeżeli popatrzymy na ruchy, które miały miejsce w ostatnich 5 latach, to na ten moment srebro jest na jedynie 8% na plusie, kiedy złoto jest na 28% na plusie. I tutaj srebro ma dużo do nadgonienia, a ze względu na to, że ma niższą cenę, jest zdecydowanie łatwiej pokonywać procentowe większe skoki. Więc tutaj srebro cały czas jest bardzo interesującym instrumentem. Pamiętam jeszcze konferencję praktycznie rok temu, już mieliśmy zestawienie właśnie różnic między złotem i srebrem, gdzie wspominałem o tym, że to srebro powinno być tym takim dominującym instrumentem, które będzie dawało większą stopę zwrotu niż złoto. Na razie to się nie spełnia, ale cały czas jeszcze przed nami ta szansa jest. I na koniec zobaczmy na ropę. Ropa tutaj po tweetach Donalda Trumpa dość mocno potaniała w minionym tygodniu, aczkolwiek obroniła swoje poziomy wsparć tutaj w okolicach szczytów na 54 dolary. Aktualnie trwa korekta, jednak to wszystko, co widać na wykresie, sugeruje, że będą kolejne fale spadkowe w kierunku prawdopodobnie 45 dolarów. Tutaj rynek na ten moment podąża w ruchu spadkowym także na wykresie dziennym, gdzie mamy ostatni potwierdzony szczyt na poziomie 58,60 dolarów, a lepiej widoczne jest to na wykresie H4, gdzie ten szczyt jest kluczowy. Kiedy rynek by spadł poniżej poziomu 53,55 dolarów, wtedy ostatni potwierdzony szczyt wyląduje na 55,95 i w ten sposób będzie można kontynuować ruch w kierunku południowym. Tutaj ryzyko dla ropy jest głównie właśnie ze względu na zmniejszenie aktywności w związku z obawami na temat eskalacji problemu między Chinami a USA, więc ten temat, dopóki on nie zostanie zażegnany, ropa będzie miała problem z wybijaniem nowych szczytów, chyba że pojawią się inne tematy, takie jak konflikt tutaj z Iranem, który może wpłynąć na podaż ropy, ale pamiętajmy o tym, że na ten moment strona popytowa rodzi problem, gdzie cały czas są obawy o to, że po prostu spowolnienie gospodarcze na świecie będzie eskalowało. Tyle z mojej strony, dziękuję serdecznie za uwagę. Pamiętajmy o tym, że w tym tygodniu mamy dwa banki centralne, które publikować będą swoje stopy procentowe, czyli RBA oraz Reserve Bank of New Zealand. I te banki będą miały we wtorek i środę swoje posiedzenie. Poza tym Wielka Brytania, bardzo interesujący temat, aczkolwiek trudny do oceny. No i na sam koniec kanadyjski dolar, który cały czas ma szansę na umocnienie się ze względu na właśnie dobre dane, które mogą napłynąć. Zobaczymy, czy faktycznie takie będą. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.